I znów na pierwsze wezwanie, jak wszędzie, jak od pierwszego dnia wojny, zgłaszają się Polacy. Nad rzeką Oką w Sielcach przysięga pierwszej dywizji, której dowództwo obejmuje generał Bernik. Przysięgam wierność sztandarowi mojej dywizji. Pierwszego września 1943 roku, dokładnie w czwartą rocznicę napaści hitlerowskiej na Polskę, pierwsza dywizja imienia Tadeusza Kościuszki wyrusza na front. Tak rozpoczęła się jeszcze jedna droga żołnierza polskiego do ojczyzny. Droga, która zaprowadziła go wprost do kraju. Filmowa przedstawia piękny obraz. Nasuwa się jednak pytanie, na którym jej lektor zgrabnie przechodzi do porządku dziennego. Kim był generał Bernik i skąd w Sielcach nad Oką, ponad 1200 km na wschód od Warszawy, wzięli się polscy żołnierze, którzy stawili się na owe pierwsze wezwanie? Co do Zygmunta Berlinga, od którego należy tutaj zacząć, to źródła nie są zgodne ani w kwestii miejsca, ani daty jego urodzenia. Marcin Spurna w swoim słowniku najsławniejszych wodzów i dowódców polskich podaje, że Berlin przyszedł na świat we wsi Dąbrówka Niemiecka. Zdaniem innych badaczy była to Limanowa. Co zaś się tyczy daty jego urodzenia, źródła spierają się między 27 a 29 kwietnia 1896 roku. Na podstawie danych z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL, które obecnie znajduje się w posiadaniu IPN, rodzicami Zygmunta byli Michał i Aurelia z domu Rustek. Dalej jednak znów pojawiają się rozbieżności. Część badaczy wskazuje na niemieckie lub szwedzkie korzenie rodziny Berlingów oraz jej przynależność do kościoła kalwińskiego. Natomiast zdaniem Marcina Spurny sam Berling miał deklarować w szkolnych ankietach wyznanie judaistyczne. Pewnym natomiast jest, że posiadał czwórkę rodzeństwa, braci Mariana i Adama oraz siostry Janiny i Wandy. Od 1904 roku Berlik uczęszczał do szkoły powszechnej, a następnie do drugiego gimnazjum w Nowym Sączu, w którym zdał maturę. W okresie nauki w szkole wstąpił do organizacji Filarecja, a od 1913 roku był członkiem wspomnianego już w materiale o marszałku Śmigłym Związku Strzeleckiego, gdzie odbył pierwsze przeszkolenie wojskowe. Naturalnym następstwem tego był fakt, że wraz z rozpoczęciem Wielkiej Wojny trafił do Legionów Polskich. Początkowo służył w 2 Pułku Piechoty pozostającym w składzie 2 Brygady, gdzie pełnił rolę dowódcy plutonu. Podczas kampanii karpackiej został dwukrotnie ranny w bitwach pod Mołotkowem oraz pod Rafałową, w wyniku czego trafił do szpitala. Po zakończeniu hospitalizacji, już w stopniu sierżanta, trafił do 3 Brygady, gdzie rozpoczął naukę w szkole oficerskiej, którą zakończył w sierpniu 1915 roku w stopniu chorążego. Powierzono mu wówczas funkcję dowódcy 7 Kompanii Piechoty. W listopadzie 1916 roku został awansowany na stopień podporucznika. W lipcu 1917 roku, gdy nastąpił kryzys przysięgowy, podporucznik Berlik uniknął internowania i wszedł w skład nowo utworzonego Polskiego Korpusu Posiłkowego, w którym ponownie objął rolę dowódcy kompanii. 9 lutego 1918 roku państwa centralne podpisały w Brześciu traktat z Ukraińską Republiką Ludową, w którym zobowiązały się uznać ją za autonomiczny kraj koronny Austro-Węgier. W jej skład wchodzić miały m.in. Chełmszczyzna, część Podlasia oraz Galicja Zachodnia wraz z Lwowem i Przemyślem. Wywołało to sprzeciw z polskiej strony z 2 powodów. Po pierwsze, Polska nigdy nie została uznana jako taka za kraj koronny. Dawne polskie ziemie nosiły nazwę Królestwa Galicji i Lodomerii. A po drugie, tereny, które miały trafić do Ukrainy, były zarówno geograficznie, historycznie, jak i etnicznie ziemiami polskimi. W reakcji na to w głowach oficerów 2 Brygady, będącej wówczas częścią Polskiego Korpusu, Michała Roli Rzymierskiego, Romana Góreckiego i Józefa Zająca, zrodził się pomysł zbrojnej demonstracji protestu. Podczas narady w dniu 14 lutego poinformowali o swoich planach generała Józefa Hallera, dowódcę brygady, który w pełni je zaakceptował. Pomysł oficerów zakładał wypowiedzenie posłuszeństwa dowództwu austro-węgierskiemu i przebicie się przez linię frontu celem dołączenia do polskich żołnierzy pozostających w armii rosyjskiej. Na miejsce przekroczenia frontu wybrano znane żołnierzom z walk jeszcze w 1915 roku okolice Rarańczy. Szybko okazało się, że jeżeli Polacy chcą ten plan zrealizować, to muszą działać natychmiast. Słuchy o ich przygotowaniach doszły bowiem do dowódcy stacjonującego nieopodal 7 Korpusu CK Armii generała Ferdynanda Kosaka, który nie zwlekając zarządził w podlegających sobie jednostkach stan pogotowia bojowego. O planowanym buncie poinformował także dowództwo armii, które wysłało przeciw Polakom 2 dywizje kawalerii.
Akcja legionistów rozpoczęła się 15 lutego o godzinie 18. Zaraz potem posuwający się na czele drugi pułk piechoty natknął się na chorwacki pododdział 53. pułku CK Armii. W krótkiej, lecz zaciętej walce Chorwaci zostali rozbici, a Polacy osłabieni o 16 poległych kontynuowali marsz w kierunku Rarańczy. Będący dotychczas na tyłach trzeci pułk piechoty zdążył w tym czasie wyprzedzić tabory, dzięki czemu nie podzielił ich losów. Zostały one bowiem odcięte przez przybyły właśnie pociąg pancerny. Zarówno okopy austriackie, jak i rosyjskie nie były już wówczas obsadzone, wobec czego jedyną przeszkodą pozostawały zasieki z drutu kolczastego, które z braku narzędzi do jego przecinania żołnierze pokonywali, zarzucając na druty swoje płaszcze. Ostatecznie za front przedarło się 100 oficerów i około 1500 żołnierzy. Większość jednak, w tym i podporucznik Berling, dostała się do niewoli, po czym z ciążącym na nich zarzutem zdrady zostali internowani. Berling trafił wówczas do zakarpackiego Złowa. W kwietniu do dowództwa austriackiego dotarło jednak, że nie mogą sobie pozwolić na trzymanie w niewoli około 5000 polskich żołnierzy i oficerów, wobec czego zostali oni wcieleni do armii austriackiej. W listopadzie 1918 roku Berling wstąpił do świeżo odtworzonego 4. Pułku Piechoty Legionów, gdzie w stopniu porucznika objął dowództwo kompanii. W styczniu 1919 roku oddział Berlinga walczył z Ukraińcami pod Lwowem i Grudkiem Jagiellońskim. W tym roku został również awansowany na stopień kapitana. W lecie 1920 roku, w czasie gdy siły Michaiła Tuchaczewskiego przygotowywały się do zdobycia Warszawy, trwała zacięta obrona Lwowa. Miasto było atakowane przez siły frontu południowo-zachodniego pod dowództwem Aleksandra Jegorowa. Komisarzem politycznym frontu był na tym odcinku sam Józef Stalin. Jego obecność wraz ze skutecznym oporem dowodzonego przez pułkownika Czesława Mączyńskiego miasta walnie przyczyniła się do ostatecznego polskiego zwycięstwa. Stalin miał bowiem prywatną ambicję, aby zostać zdobywcą Lwowa, wyobrażając sobie, że pomoże mu to wzmocnić niezbyt jeszcze silną pozycję w partii. Dążąc do tego celu, namówił dowódcę 1. Armii Konnej, Simeona Budionnego, żeby nie wykonywał rozkazu Tuchaczewskiego, który w sierpniu 1920 roku zażądał od niego skierowania armii pod Warszawę. Związanie 1. Armii pod Lwowem pomogło Wojsku Polskiemu zwyciężyć w Stolicy oraz nad Wieprzem, Wisłą i w Kroł. Obrońcy Lwowa wytrwali z kolei do polskiej kontrofensywy, która odrzuciła od miasta Armię Czerwoną. Za udział w obronie Lwowa kapitan Zygmunt Berling otrzymał order Virtuti Militari. Po zakończeniu wojny Stalin został przez Tuchaczewskiego oskarżony o sabotowanie działań wojennych. Przyszły dyktator poniósł jednak jedynie symboliczne konsekwencje. Dużo gorszy los miał za to w przyszłości spotkać Tuchaczewskiego. Józef Stalin nigdy bowiem nie zapominał swoich krzywd, zarówno prawdziwych, jak i urojonych. W końcu 1920 roku Berling podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w listopadzie 1921 roku uzyskał tam absolutorium. W styczniu 1939 roku pułkownik Stefan Rowecki wystawił Berlingowi pochlebną opinię służbową, przedstawiając go do awansu na pułkownika. W czasie zamachu majowego w 1926 roku opowiedział się po stronie Piłsudskiego. Następnie w latach 23-25 był słuchaczem kursu oficerskiego Wyższej Szkoły Wojskowej, po którego skończeniu otrzymał dyplom naukowy oficera sztabu generalnego. Objął wówczas już jako major dowodzenie nad 15. Dywizją Piechoty w Bydgoszczy. W czasie zamachu majowego w 1926 roku opowiedział się po stronie Piłsudskiego. W 1930 roku objął stanowisko szefa jednego z wydziałów w Biurze Ogólnoorganizacyjnym Ministerstwa Spraw Wojskowych. W styczniu 1939 roku pułkownik Stefan Rowecki wystawił Berlingowi pochlebną opinię służbową, przedstawiając go do awansu na pułkownika. W marcu jednak podpułkownik Berling został zwolniony z zajmowanego stanowiska. Jeszcze przed odejściem miał okazję pożegnać żołnierzy swojego pułku, którzy 16 marca zostali skierowani do załogi wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte. Z dniem 31 lipca 1939 roku Zygmunt Berling został przeniesiony w stan spoczynku. Nie jest jasne, z jakiego powodu został zwolniony. Stefan Rowecki, ten sam, który jeszcze w styczniu rekomendował Berlinga do awansu, w swoim pamiętniku pod datą kwiecień 1939 wymienia wśród swoich prac: moje uwagi i nacisk na najbardziej zaniedbany w dywizji 4. Pułk Piechoty, doprowadzające do zmian dowódcy pułku podpułkownika Berlinga. Z kolei dr Jarosław Pałka w wywiadzie dla Dzieje.pl sugeruje, że znaczenie mogła mieć również jego głośna sprawa rozwodowa. Sąd honorowy zarzucał mu, że próbuje wyłudzić od małżonki majątek, co jest zachowaniem niegodnym polskiego oficera. Ale to Berling ostatecznie złożył prośbę o przeniesienie w stan spoczynku, co nastąpiło wraz z ostatnim dniem lipca 1939 roku. 1 września do Polski wkroczyła armia niemiecka. Druga Rzeczpospolita, która była dopiero na początku drogi prowadzącej do restrukturyzacji armii, plan wicepremiera Kwiatkowskiego planował rozbudować armię w latach 1939-1942, nie była w stanie skutecznie sprzeciwstawić się miażdżącej sile Wehrmachtu.
Zgodnie z podpisanym 23 sierpnia paktem Ribbentrop-Mołotow, Stalin był zobowiązany pomóc III Rzeszy w agresji na Polskę. Jednak gdy 3 września Anglia i Francja wypowiedziały Niemcom wojnę, sowiecki dyktator postanowił zaczekać, aby upewnić się, czy polscy sojusznicy rzeczywiście przystąpią do wojny. Gdy jednak okazało się, że zachodni alianci nie mają zamiaru rozpocząć faktycznych działań przeciwko Niemcom, Stalin rozkazał przygotowania do inwazji. 13 września do przebywającego w Brześciu naczelnego wodza dotarły informacje o przecięciu zasieków na polsko-radzieckiej granicy, które jednak z sobie tylko znanego powodu postanowił zignorować. 17 września Armia Czerwona wkroczyła do Polski. W reakcji na to naczelny wódz wydał rozkaz o następującej treści. Sowiety wkroczyły. Nakazuje ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami. Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony albo próby rozbrojenia oddziałów. Zadania Warszawy i miast, które miały się bronić przed Niemcami, bez zmian. Miasta, do których podejdą bolszewicy, powinny z nimi pertraktować w sprawie wyjścia garnizonów do Węgier lub Rumunii. Sam Berling kampanię wrześniową spędził bez przydziału, pomimo próśb, które wielokrotnie kierował do dowództwa Wojska Polskiego. Wobec tego wyjechał do Brześcia, a następnie do Wilna, gdzie 4 października aresztowało go NKWD. W tym czasie, według publikacji ośrodka Karta, indeks represjonowanych, wydanej w 2002 roku pod redakcją profesorów Ciesielskiego, Materskiego i Paczkowskiego, w okresie kampanii wrześniowej do sowieckiej niewoli trafiło ćwierć miliona żołnierzy, w tym od 10 do 18 tysięcy oficerów. Byli oni brani do niewoli po sporadycznych walkach, niekiedy podstępem, ale głównie w wyniku krytykowanej później dyrektywy ogólnej polskiego wodza naczelnego, bez oporu. Sformułowanie jeńcy wojenni było stosowane przez władze radzieckie niejako siłą rzeczy, pomimo tego, że status taki nie miał podstaw prawnych. Związek Radziecki nie wypowiedział wojny Polsce i formalnie wciąż obowiązywał pakt o nieagresji z 25 sierpnia 1932 roku, a w dodatku znaczna część polskich jednostek mundurowych oddała się oddziałom Armii Czerwonej dobrowolnie. Fakt ten był dostrzegany w Związku Radzieckim i pod koniec lata 1940 roku w związku z przejęciem polskich wojskowych przetrzymywanych w zaanektowanych krajach nadbałtyckich władze sowieckie postanowiły o stosowaniu nazwy internowani i zakazały używania określenia jeńcy. To wraz z faktem, że Związek Radziecki nie należał do grona sygnatariuszy konwencji genewskiej, sprawiało, że Sowieci nie byli nawet formalnie odpowiedzialni za zapewnienie polskim jeńcom godnych warunków bytowania. 19 września 1939 roku Ludowy Komisarz Obrony Kliment Woroszyłow w uzgodnieniu z Biurem Politycznym KCW KPB wydał rozkaz utworzenia sieci punktów zbiorczych dla polskich internowanych na zachodzie ZSRR. W tym czasie pod kierownictwem Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych, czyli szefa NKWD Ławryntyja Berii, rozpoczęto tworzenie obozów dla jeńców, m.in. w Kozielsku czy Ostaszkowie. Ocenia się, że liczba internowanych przekazanych NKWD sięgnęła pułapu 125 tysięcy, czyli około połowy pierwszej szacowanej liczby. Wynikało to z licznych zwolnień krótko po zatrzymaniu oraz pewnej trudnej do określenia liczby rozstrzeliwań jeńców na miejscu. Jednym z najbardziej znanych takich faktów jest rozstrzelanie 22 września 1939 roku w rejonie Sopoćkin Józefa Olszyny Wilczyńskiego wraz z adiutantem. 2 października 1939 roku Biuro Polityczne zatwierdziło propozycję Berii w sprawie losu polskich jeńców. Zgodnie z nią planowano wypuścić do domów żołnierzy, których stronami rodzinnymi były terytoria tzw. zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy. 25 tysięcy jeńców miano zatrzymać na potrzeby budowy dróg w ukraińskiej SRR, natomiast jeńców pochodzących z terenów zajętych przez Niemców miano zatrzymać w obozach. Między 24 października a 23 listopada doszło do wymiany jeńców między ZSRR a III Rzeszą. Na zachód trafiło ponad 40 tysięcy osób, głównie ci, których miejsce zamieszkania znajdowało się na terenie zajętym przez Niemców, m.in. poeta Konstanty Gałczyński. Natomiast na wschód, zgodnie z analogicznym kluczem, trafiło około 13 tysięcy osób. Z tej grupy w niewoli zatrzymano jedynie oficerów i policjantów, przy czym nie jest znana ich konkretna liczba. Natomiast pozostałych żołnierzy wypuszczono do domów w liczbie około 42 tysięcy. Spośród jeńców kwalifikujących się do zwolnienia na wniosek Berii w Związku Radzieckim pozostało ich jeszcze 25 tysięcy, celem wykorzystania ich jako siły roboczej przy tzw. budowie NKWD nr 1, czyli drogi strategicznej Nowogród-Wołyński-Lwów. Pewna część oficerów nie trafiła do obozów jenieckich, a bezpośrednio do więzień. Taki los spotkał na przykład generała Władysława Andersa. Pozostałych oficerów umieszczono w specjalnych obozach NKWD. Generałów i oficerów służby stałej oraz rezerwy, wysokiej rangi urzędników wojskowych i państwowych w obozie starobielskim, a od początku listopada, gdy ten okazał się za mały w stosunku do potrzeb, także i w kozielskim. Natomiast kadry wywiadu i kontrwywiadu, żandarmerii, funkcjonariuszy policji i więziennictwa w obozie ostaszkowskim. Obozy te mieściły się w budynkach zlikwidowanych prawosławnych klasztorów. Oficerowie w nich osadzeni byli na ogół poprawnie traktowani i co do zasady zgodnie z regułami zawartymi w konwencji genewskiej. Oficerowie nie byli zmuszani do pracy, mogli posiadać prywatne przedmioty i pieniądze.
Korespondencja była dozwolona. Istniała również możliwość odbierania paczek i przesyłek pieniężnych. Jednocześnie wśród jeńców prowadzono nasiloną pracę propagandową w postaci pogadanek, dostarczania prasy radzieckiej, demonstracji filmów i werbunek agenturalny. Surowo zabroniona była jakakolwiek samodzielna działalność jeńców, a szczególnie religijna. Tym niemniej uwięzieni organizowali ustne żurnale i odprawiali praktyki religijne, co ujawnione natychmiast podlegało karcerowi. W Wigilię Bożego Narodzenia 1939 roku z trzech obozów wywieziono w nieznanym kierunku około 200 kapłanów wszystkich wyznań. Ich los do tej pory nie został wyjaśniony. Z tej wywózki ocalał na 4 miesiące ksiądz major Jan Leon Ziółkowski z Kozielska, osadzony w czasie wywózki w karcerze, zidentyfikowanym w masowym grobie w Katyniu w 1943 roku. W tym czasie przebywający w Starobielsku Zygmunt Berling nawiązał współpracę z NKWD. Aż do marca 1940 roku sytuacja w obozach pozostawała stabilna. Jedyne odstępstwa od codzienności stanowiło dowożenie nowych jeńców, gdy pośród więźniów łagrów wykrywano oficerów bądź policjantów i innych urzędników. 2 marca 1940 roku Beria wysłał do Stalina tajną notatkę, która stwierdzała, że oficerowie osadzeni w obozach stanowią zdeklarowanych i nierokujących nadziei poprawy wrogów władzy sowieckiej. Stwierdził też, że NKWD uważa za uzasadnione rozstrzelanie 14 tysięcy jeńców i 11 tysięcy więźniów bez wzywania skazanych, bez przedstawiania zarzutów, bez decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia oraz zlecenie rozpatrzenia spraw i podejmowania decyzji trójce, czyli komisji NKWD w składzie Wsiewałot Mierkułow, Bogdan Kobułow, został on wpisany odręcznie zamiast skreślonego nazwiska najprawdopodobniej Berii otwierającego wykaz i Leonid Basztakow. Notatka posiadała cztery zatwierdzające podpisy – Stalina, Woroszyłowa, Mołotowa i Mikojana oraz dopiski sekretarza. Kalinin za, Kaganowicz za. Zgodnie z notatką, biuro polityczne KCWKPB w dniu 5 marca 1940 roku wydało tajną decyzję numer P13/144 zaaprobowaną przez Berię treścią, która stała się podstawą prawną do przeprowadzenia zbrodni katyńskiej. W tym miejscu należy krótko zarysować sytuację Polaków, którzy znaleźli się pod sowiecką okupacją na terenie tzw. Ukrainy Zachodniej i Zachodniej Białorusi, jak nazywano w radzieckiej propagandzie Kresy Wschodnie. Ta zmiana nazewnictwa miała uzasadniać agresję, która oficjalnie była pomocą dla uciskanych rzekomo mniejszości na wschodzie Polski. Stefan Grot-Rowecki w raporcie z listopada 1940 roku pisał: na terenie okupacji sowieckiej praca jest znacznie trudniejsza niż w generalnej guberni. Wynika to przede wszystkim z tego, że bolszewicy rozporządzają znacznie liczniejszym aparatem policyjnym, rozumieją język polski i mają dużą pomoc elementu miejscowego – Ukraińców, Białorusinów, a przede wszystkim Żydów. Mają też dużo zwolenników wśród młodzieży, którą faworyzują i dają jej posady. Za główny cel Sowieci uznali depolonizację zajętych ziem. Rozpoczęli oni szeroko zakrojoną akcję eksterminacji polskiej inteligencji, wojskowych, policjantów, leśników i bogatych rolników. Słowem wszystkich, których można było podciągnąć pod definicję wroga ludu, a że była to definicja bardzo szeroka i w zasadzie nieokreślona, to obejmowała całe rzesze ludzi. Ludziom przeznaczonym do wywózki, nierzadko całym rodzinom, dawano w zależności od kaprysu lokalnego komisarza NKWD czas na przygotowanie się do podróży lub zabierano ich bez uprzedzenia. A aby dodatkowo steroryzować ludność, tego rodzaju aresztowania przeprowadzano zwykle w nocy. Byli oni przewożeni bydlęcymi wagonami w nieludzkich warunkach. W lecie ludzie stłoczeni w pociągach ginęli z braku tlenu i wody, w zimie zamarzali. Często martwych usuwano dopiero po dotarciu do celu, a to zwłaszcza w lecie oznaczało wielogodzinną podróż z rozkładającymi się zwłokami. Po dotarciu natomiast, w zależności od miejsca, trafiali do syberyjskich łagrów, gdzie byli wykorzystywani do wyrębu tajgi bądź do wyniszczającej pracy w kopalniach ołowiu, lub na stepy Kazachstanu, gdzie musieli zacząć od zbudowania infrastruktury obozowej, co wiązało się często ze spędzeniem zimy bez dachu nad głową. Ogółem do 1941 roku przeprowadzono cztery fale deportacji. W lutym, kwietniu i czerwcu 1940 roku i w czerwcu 1941 roku. Liczba deportowanych wówczas ludzi oscyluje pomiędzy 800 tysiącami a milionem. Dokładna liczba nie jest jednak możliwa do ustalenia, ponieważ w odróżnieniu od Niemców Sowieci nie prowadzili szczegółowej dokumentacji swoich działań. Tymczasem w styczniu 1940 roku odbyło się spotkanie Józefa Stalina z Wandą Wasilewską, polską komunistką, która zaoferowała Stalinowi usługi działaczy Polskiej Partii Komunistycznej. W wyniku tego spotkania władze radzieckie zezwoliły na działanie lewicowym i komunistycznym czasopismom, np. Czerwonemu Sztandarowi. Na jesieni 1940 roku doszło do pogorszenia relacji niemiecko-radzieckich, czego jasnym sygnałem była nieudana wizyta Wiaczesława Mołotowa w Berlinie. Władze radzieckie ponownie zainteresowały się wtedy Polakami. Zorganizowano szereg działań mających wywołać przychylność ludności polskiej. Była to m.in. organizacja obchodów 85. rocznicy śmierci Adama Mickiewicza i otwarcia jego muzeum w Nowogródku. W
W tym czasie otwarto również Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu oraz powołano nowe gazety i wydawnictwa drukujące w języku polskim. Również jesienią tego roku podjęto pierwsze próby powołania polskiej armii w Związku Radzieckim. Zgodnie z pomysłem Ławryntia Berii miała być to dywizja utworzona w ramach Armii Czerwonej. Wtedy to podpułkownik Berling otrzymał zadanie nakłonienia do współpracy polskich oficerów. Berling stawiał jednak bardzo ostro jeden warunek. Do tej armii będą mogli wejść wszyscy polscy szeregowi i oficerowie, niezależnie od ich poglądów politycznych. Rozmowa na ten temat toczyła się z Ławryntijem Berią i jego zastępcą Wsiewałodem Mirkułowem. Ależ naturalnie, odpowiedzieli, Polacy wszystkich poglądów politycznych będą mieli prawo wstąpić do tej armii. A więc doskonale, odrzekł Berling. Mamy wspaniałe kadry dla armii w obozach Starobielska i Kozielska. Wówczas Mirkułowowi wyrwało się. Nie, ci to nie. Zrobiliśmy z nimi wielką pomyłkę. W celu nakłonienia polskich oficerów do współpracy przygotowano pod Moskwą tzw. willę rozkoszy w Małachówce. Skierowano do niej grupę oficerów Berlinga, pułkownika Eustachiego Górczyńskiego i podpułkowników Leona Bukojemskiego, Leona Tyszyńskiego i podpułkownika Mariana Morańskiego. Morański opracował tam memoriał, pod którym podpisali się również pozostali oficerowie. Wyrażał on potrzebę utworzenia Polskiej Republiki Ludowej, utworzenia Polskiej Dywizji przy Armii Czerwonej oraz zwracał się do Stalina z apelem o lepsze traktowanie polskich jeńców. Okazało się jednak, że memoriał nie był tym, o co chodziło władzom radzieckim i jego autor trafił 5 listopada do więzienia NKWD na Łubiance. Wkrótce do Daczy zaczęto przywozić kolejnych oficerów, którzy rokowali na dołączenie do projektu Berlinga. Po ponad roku przebywania w obozach jenieckich i spania na pryczach, zakwaterowanie w dość luksusowym pensjonacie, w którym wygodne łóżka ścieliła obsługa, a jedzenia było w bród, musiało być niemałym szokiem. Plan zakładał, że ma im to pomóc podjąć słuszną decyzję. W Wigilię Bożego Narodzenia pułkownik Berling odwiedził polskich oficerów osadzonych w więzieniu na Łubiance. Tam przedstawił im koncepcję współpracy z Armią Czerwoną. Następnego dnia 4 z nich przewieziono do Małachówki. Pobyt polskich oficerów w Małachówce trzymany był w tajemnicy przed rządem polskim na uchodźstwie, jak i ówczesnymi niemieckimi sojusznikami Związku Radzieckiego. Oprócz indoktrynacji politycznej oficerowie polscy zapoznawali się tam z organizacją i uzbrojeniem Armii Czerwonej oraz studiowali jej regulaminy. W marcu 1941 roku pensjonariusze Małachówki przegłosowali wniosek o nawiązanie współpracy z redakcją Nowych Widnokręgów, dwutygodnika prowadzonego przez Związek Pisarzy Związku Radzieckiego. Do redakcji należeli wówczas również przedwojenni polscy literaci, jak na przykład Tadeusz Żeleński-Boj i Julian Przyboś. Opracowany przez podpułkownika Dudzińskiego tekst rozpoczynał się następująco. My, niżej podpisani oficerowie byłej armii polskiej, stwierdzamy, że naród polski był dotychczas oszukiwany i wykorzystywany przez klasę posiadającą. Dopiero Związek Sowiecki wskazał właściwą drogę do uszczęśliwienia wszystkich ludzi. Z dobrodziejstw konstytucji stalinowskiej korzysta już znaczna część narodu polskiego. Oby jak najprędzej pozostała część weszła w skład szczęśliwych narodów Związku Sowieckiego. Podpisania go odmówili rotmistrz Łopianowski i major Lis. Obaj powrócili na Łubiankę 26 marca. W przeddzień ataku Niemiec na ZSRR władze radzieckie były bliskie utworzenia polskiej dywizji. Miała powstać z przekształcenia 238 Dywizji Piechoty ze Środkowoazjatyckiego Okręgu Wojskowego i składać się w większości z obywateli ZSRR oraz części polskich jeńców wojennych. A jej dowódcą miał być do czasu zwerbowania jednego z generałów podpułkownik Berling. Plan pokrzyżowało rozpoczęcie planu Barbarossa w czerwcu 1941 roku. W reakcji na to pensjonariusze Małachówki wystosowali deklarację mówiącą: My, niżej podpisani oficerowie byłej Armii Polskiej, oburzeni zbrodniczą napaścią Niemiec hitlerowskich na Związek Socjalistycznych Republik Rad, uważamy za swój obowiązek oświadczyć, co następuje. Jako członkowie jednego z narodów uciskanych przez faszystowskiego agresora, jedyną drogę do wyzwolenia narodu polskiego widzimy we współpracy ze Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, w ramach którego ojczyzna nasza będzie mogła się w sposób pełnowartościowy rozwijać. Ówczesne działania pułkownika tak ocenia historyk dr Tomasz Wojciechowski. Berling na pewno był pragmatykiem, co nie wykluczało patriotyzmu. Zdawał sobie sprawę, że alianci są daleko. Pamiętał doskonale wrzesień 1939 roku i to, jak zachowali się wobec Polski. Sam przyznawał, że komunistą nie był i nie będzie, ale wiedział, że Rosja radziecka jest potężna i to Stalin będzie rozdawał karty po zakończeniu wojny. Konflikt ZSRR z III Rzeszą otwierał przed Polakami znajdującymi się na terytorium Rosji nowe możliwości wyrwania się z łagrów i z niewoli, ocalenia życia. Także wyzwolenia Polski pod polskim sztandarem, nawet jeśli trzeba by walczyć jako polskie wojsko pod nadzorem Armii Czerwonej. Polska na lata będzie związana z Rosją, więc dla dobra Polski ta współpraca będzie konieczna, twierdził Berling. Ostatecznie eksperyment z willą w Małachówce okazał się niepowodzeniem. Zwerbowano zaledwie kilku oficerów, w tym żadnego generała.
Po wybuchu wojny z Niemcami projekt zamknięto, a pozostałych jeszcze oficerów przeniesiono do Moskwy, gdzie pozostali bez przydziału. Wobec tego Berling wraz z 5 innymi oficerami zredagował prośbę o wcielenie ich do armii. Jej treść głosiła: my niżej podpisani prosimy o przyjęcie nas w szeregi Armii Czerwonej jako szeregowców. Względnie prosimy o danie nam pracy, zapewniamy być lojalni. Z uwagi na niemiecką agresję na Związek Radziecki, ten stał się sojusznikiem Wielkiej Brytanii, której rząd rozpoczął polsko-sowieckie rokowania w kierunku nawiązania stosunków dyplomatycznych między oboma krajami. Rozmowy zakończyły się podpisaniem międzypaństwowego porozumienia między Polską a Związkiem Radzieckim w dniu 30 lipca 1941 roku. Układ przewidywał przywrócenie stosunków dyplomatycznych oraz budowę armii polskiej w ZSRR pod dowództwem polskim. Układ podpisany został przez premiera rządu RP na uchodźstwie, generała Władysława Sikorskiego i ambasadora ZSRR w Londynie Iwana Majskiego, stąd jego kolokwialna nazwa. W artykule 1 układu rząd ZSRR uznawał, że traktaty radziecko-niemieckie z 1939 roku tracą moc, zaś rząd RP stwierdzał, że nie jest związany żadnym układem skierowanym przeciwko Sowietom. W protokole dodatkowym rząd ZSRR zagwarantował amnestię dla obywateli polskich, więźniów politycznych i zesłańców pozbawionych wolności na terenie Związku Radzieckiego w więzieniach i obozach Gułagu, a także dla jeńców. Prezydent Polski Władysław Raczkiewicz odmówił podpisania porozumienia Sikorski-Majski, które pozostało tym samym zwykłym protokołem. 1 sierpnia w liście do Sikorskiego Raczkiewicz pisał: na podstawie artykułu 2 ust. 2 i artykułu 10 ust. 1 ustawy konstytucyjnej stwierdzam, że powyższa umowa z ZSRR nie może mieć i nie ma mocy wiążącej dla Rzeczypospolitej Polskiej, a może stanowić jedynie wytyczną dla bieżącego postępowania sygnatariuszy wspomnianej umowy. 18 sierpnia pod dowództwem świeżo zwolnionego z Łubianki generała Władysława Andersa rozpoczęto formowanie polskich sił zbrojnych w ZSRR. Ich stan zaplanowano wstępnie na 30 tysięcy ludzi. Od 23 sierpnia rozpoczęto rekrutację spośród polskich jeńców przebywających w obozach NKWD oraz pozostałych łagrach. Ostatecznie do nowej armii trafiło 25 115 osób, w tym 960 oficerów. Berling został przez Andersa mianowany szefem sztabu 5. Dywizji Piechoty, a następnie szefem sztabu bazy ewakuacyjno-zaopatrzeniowej w Krasnowodzku. Był zwolennikiem pozostania oddziału Wojska Polskiego w Związku Radzieckim i udziału w walkach na froncie wschodnim. W tym miejscu dr Wojciechowski zwraca uwagę, że Berling nie mógł się dogadać z Andersem ani jego oficerami. Obaj serdecznie się nienawidzili. Nazwał Andersa warchołem i przestępcą, a ten rewanżował się epitetami zdrajca i dezerter. Co prawda Berling został przez Andersa, wówczas dowódcę Polskich Sił Zbrojnych w Rosji, mianowany szefem sztabu 5. Dywizji Piechoty, ale obaj mieli inną wizję wykorzystania polskiego potencjału wojskowego stworzonego na wschodzie. Część badaczy jest zdania, że Berling miał wówczas pełnić rolę agenta NKWD kontrolującego działania Andersa. W międzyczasie Polacy zorientowali się, że nie mogą się doliczyć kilku tysięcy oficerów. Problem ten w rozmowie ze Stalinem poruszył w grudniu 1941 roku generał Sikorski. Generał Władysław Sikorski: poleciłem sprawdzić, czy nie ma ich w kraju, z którym mam stałą łączność. Okazało się, że nie ma tam żadnego z nich, podobnie jak w obozach jeńców wojennych w Niemczech. Ci ludzie znajdują się tutaj, nikt z nich nie wrócił. Józef Stalin: to niemożliwe, oni uciekli. Generał Anders: dokądże mogli uciec? Stalin: no do Mandżurii na przykład. Ja już wydałem wszystkie rozkazy, by ich zwolnić. Nie wiem, gdzie są, na co mam ich trzymać. Może byli w obozach na terenach, które zajęli Niemcy, rozbiegli się. W następnych miesiącach polska armia została przeniesiona na teren Republik Azjatyckich, gdzie odbywały się szkolenia żołnierzy. Sytuacja zmieniła się, gdy w wyniku odparcia niemieckiego ataku na Moskwę w grudniu 1941 roku Stalin usztywnił stanowisko wobec strony polskiej w kwestii formowania wojska. Jego stan liczebny, a w konsekwencji i liczba racji żywnościowych były ściśle określone. Z własnych racji żołnierze żywili przybywających członków rodzin i ochotników. Pomimo, że zaopatrzenie Wojska Polskiego pochodziło z dostaw amerykańskich i brytyjskich, strona sowiecka nie chciała się zgodzić ani na podwyższenie stanów liczebnych Wojska Polskiego, ani na ewakuację poza ZSRR nadwyżek ochotników do jednostek WP na Bliskim Wschodzie i w Wielkiej Brytanii, chcąc zatrzymać byłych więźniów i zesłańców w charakterze niewolniczej siły roboczej. W okresie ofensywy niemieckiej na Kaukaz i bitwy o Stalingrad generał Anders uzyskał zgodę Stalina na ewakuację już sformułowanych oddziałów do Iranu przy jednoczesnym pozostawieniu ośrodków rekrutacyjnych Wojska Polskiego w Związku Radzieckim. W konsekwencji armia Andersa została ewakuowana z Krasnowodska przez Morze Kaspijskie do Pachlawi w Iranie. Pułkownik Berling odmówił opuszczenia Związku Radzieckiego, co zostało uznane za dezercję, za którą został zdegradowany i wydalony z Wojska Polskiego rozkazem generała Władysława Andersa, zaś Wojskowy Sąd Polowy skazał go za to 2 lipca zaocznie na karę śmierci.
25 kwietnia 1943 roku, po odkryciu przez Niemców zbiorowych grobów oficerów polskich zamordowanych przez NKWD i zwróceniu się przez rząd polski do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o dochodzenie w tej sprawie, ZSRR jednostronnie zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem Rzeczypospolitej Polskiej. W tej sytuacji Związek Sowiecki uznał, że jedynym legalnym przedstawicielem Polski jest Związek Patriotów Polskich powołany 1 marca 1943 roku w Moskwie przez polskich komunistów ze wspomnianą już Wandą Wasilewską i Alfredem Lampę na czele. W maju 1943 roku Berling został awansowany przez Stalina na stopień generała brygady i kontynuował tworzenie polskich oddziałów z kolejno wypuszczanych z bagru Polaków. Do lata w Sielcach nad Oką uformowano 1. Dywizję Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki. Kościuszkowcy złożyli przysięgę w rocznicy bitwy pod Grunwaldem 15 lipca 1943 roku. Tak tamten czas wspominali potem żołnierze 1. Dywizji. Kierowało nami jedynie pragnienie wydostania się z tego przeklętego kraju. Wszystko jedno, czy żywym, czy umarłym, wspominała Irena Born. Z kolei kapitan Kazimierz Wyłomański, dowódca ochrony generała Berlinga w latach 43-44, pisał później. W styczniu 1941 roku karę śmierci zamieniono mi na 10 lat obozu pracy i wywieziono do łagru Ukta w Republice Komi. Co tam przeszedłem, tego nie potrafi wyobrazić sobie nikt, kto tego nie zaznał. Nie udało mi się dostać do Andersa. Do Berlinga dotarłem. Po 2 miesiącach sprawowania funkcji szefa kompanii zostałem przeniesiony do plutonu ochrony sztabu. Już w Sielcach nad Oką wielu z nas zdawało sobie sprawę, że pomiędzy generałem a ludźmi nasyłanymi do dywizji przez Alfreda Lampego i Wandę Wasilewską toczy się zażarta walka. Oni wszelkimi siłami starali się mu zaszkodzić, intrygowali, puszczali różne prowokacyjne plotki, starali się poderwać wszelkimi sposobami jego autorytet. A on robił swoje i tworzył polskie wojsko. Sam Berling przyznawał, że gdyby Anders nie wyprowadził armii z Rosji, to by na pewno wiele spraw się skomplikowało, ale mielibyśmy 2 armie, a nie 1 korpus. W kraju stworzylibyśmy 1 front, to by była siła, której nie można by było lekceważyć. Podzieleni jesteśmy słabsi. Z Rosją musimy się porozumieć, albo to nam się uda, albo będziemy 17. republiką. W tym czasie generał Sikorski uznał nową formację za Polską Dywizję Komunistyczną o charakterze dywersyjnym, samego jej dowódcę za zdrajcę, który zdezerterował z Wojska Polskiego. Natomiast polski attaché przy ambasadzie Polski w USA, pułkownik Włodzimierz Onacewicz, wydał oświadczenie, w którym napisał, że dywizja ta nie należy do Wojska Polskiego i jest dywizją Armii Czerwonej pod rozkazami władz sowieckich. Stworzenie dywizji stanowiło zresztą duży polityczny problem dla rządu w Londynie. Na posiedzeniu Rady Ministrów 30 sierpnia 1943 roku premier Mikołajczyk, następca generała Sikorskiego, który zginął miesiąc wcześniej w katastrofie lotniczej na Gibraltarze, twierdził, że sprawa dywizji Berlinga zaczyna przybierać coraz więcej rozgłosu, któremu należy przeciwdziałać, tak na terenie brytyjskim, jak i Stanów Zjednoczonych. Za element takiego przeciwdziałania uznał wyprowadzenie chociażby jednej jednostki lądowej do walki, by podkreślić, że Polacy nie po to wychodzili z Rosji, by uchylać się od dalszej walki. Od czasów bowiem bitwy o Tobruk w sierpniu 1941 roku, aż do czasu bitwy pod Lenino, żadna polska regularna jednostka lądowa nie uczestniczyła w walkach. Minister spraw zagranicznych Tadeusz Romer przestrzegał przy tym przed wystosowaniem noty protestacyjnej w sprawie utworzenia dywizji Berlinga, ponieważ może to wywołać wrażenie, że rząd polski sprzeciwia się wprowadzeniu do walki przeciwko wspólnemu wrogowi nowych sił. Tymczasem jednak pierwsza dywizja została wysłana na swój pierwszy bój. Miał on się odbyć w okolicach białoruskiej wsi Lenino. Głównym celem operacyjnym było zdobycie ważnego strategicznie obszaru tzw. Bramy Smoleńskiej. Był to pas ziemi pomiędzy rzekami Dźwiną i Dnieprem, umożliwiający szybkie przemieszczenie wojsk w kierunku zachodnim. Zdobycie tego obszaru ułatwiłoby natarcie w kierunku na Warszawę. Po zdobyciu obszaru natarcie miało być kontynuowane w kierunku miasta Orsza. Sama bitwa rozpoczęła się 12 października o godzinie 6 rano od rozpoznania bojem przeprowadzonego przez 1 Batalion 1 Dywizji. W trakcie początkowych starć batalion stracił połowę żołnierzy. Choć wzgórza zajmowane przez Niemców były silnie obsadzone, dowódca sowieckiej 33. Armii, generał Wasylij Gordow, nakazał skrócenie przygotowania artyleryjskiego ze 100 do 40 minut. Mimo silnego oporu ze strony Niemców i niedostatecznego wsparcia artyleryjskiego, kościuszkowcy zajęli wsie Trygubowo i Połzuchy. Po natarciu piechoty do ataku ruszyły pułki czołgów, lecz większość z nich nie była w stanie sforsować rzeki Mierei lub po jej sforsowaniu ugrzęzła na bagnach. Nacierający byli też poddani zmasowanemu atakowi Luftwaffe. Mimo że kościuszkowcom udało się wedrzeć w głąb ugrupowania niemieckiego na głębokość 2-4 km, ze względu na brak postępu na skrzydłach zajmowanych przez sowieckie pułki, natarcie się załamało. W wyniku dużych strat Berling nakazał wstrzymanie natarcia i okopanie się na zajętych pozycjach. Miało to spowodować jego wezwanie do sztabu 33. Armii, w którym odbył bardzo nerwową rozmowę z generałem Gordowem. Ostatecznie jednak sowiecki generał dał się przekonać do wycofania Polaków i zastąpienia ich radziecką 164. Dywizją Strzelców.
W wyniku bitwy pod Lenino Niemcy zostali odparci, jednak pierwsza dywizja poniosła straty sięgające 1/4 stanu. Przyczyną tego było zastosowanie przez generała Gordowa taktyki rozpoznania bojem, niedostateczny zwiad przed bitwą i niedocenienie siły Wehrmachtu w tamtym obszarze. Warto też wspomnieć, że sam Gordow został już wcześniej w 1942 roku pozbawiony funkcji dowódcy frontu stalingradzkiego za rażące błędy w kierowaniu walkami na przedpolach miasta. W wyniku poniesionych strat pierwsza dywizja została ześrodkowana w rejonie Smoleńska celem uzupełnienia strat i kontynuowania szkolenia. Bitwa pod Lenino została natomiast zapamiętana jako jej chrzest bojowy. Jednak szlak kościuszkowców, który miał zakończyć się w Berlinie, był jeszcze przed nimi. Tymczasem na sile zaczął przybierać konflikt między generałem Berlingiem a Wandą Wasilewską i Związkiem Patriotów Polskich.